Moi drodzy, byłem na randce z moim kurde widzem, chociaż to tak trochę śmiesznie. Ogólnie PGA 2019 powiedziałbym, że bardzo fajne i bardzo udane. Tak jak miałbym teraz tak monologiem trochę pojechać, bo na pewno wiele osób będzie się pytać: ej Nexus, jak to PGA? To fajnie było? Ja powiem: zajebiście, super. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, co więcej robiłem, no to generalnie z takich planów, no to przyjechałem w czwartek bardzo późno w nocy. W zasadzie to już piątek w nocy. Znaczy piątek... No wiecie, chodzi, że z nocy z czwartku na piątek. I w piątek w zasadzie nic nie miałem, to był VIP day, więc w zasadzie poszlajałem się tylko troszkę po PGA, popatrzyłem sobie, pochodziliśmy po strefie indyków, popatrzyłem sobie oczywiście na stoiska, dlatego że podczas tych VIP dayów najczęściej jest tak, że możesz sobie obejrzeć rzeczy i bez jakiejś większej presji, chociaż mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz więcej osób na PGA i tych osób rzeczywiście w ten piątek było całkiem sporo, natomiast jakoś dużo nie grałem, troszkę się rozejrzałem. Próbowałem wejść na strefę Twitch Lounge, ale niestety nie zostałem zaproszony, zostałem wyproszony, więc troszkę smutek, więc nie zobaczyłem wszystkiego, kappa, aczkolwiek tak minął piątek, nie? Więc piątek był raczej spokojny, sobota również była taka spokojna, ale w międzyczasie rzeczywiście poszedłem na randkę z moim widzem, dlatego że byłem tutaj z Michałem dostępnym na czacie, oczywiście chodzi o Zipkisa. I Zipkis bardzo chciał mnie poznać od bardzo, bardzo dawna, tak jakoś tak się zgadujemy z Zipkisem i nigdy nie mogliśmy się złapać. Zipkis od bardzo dawna pomagał przy kanale i ogólnie jest spoko gościem po prostu. I zaraz ktoś powie: o, spotka się z gościem, bo mu pieniądze daje. Pieniądze. Wy też mieliście okazję, żeby się ze mną spotkać na PGA i wielu z was podeszło do mnie i żeśmy pogadali trochę i w ogóle pozdrawiam kolegę, który dał mi rogale marcińskie, te takie święto marcińskie, nie wiem jak one się nazywają, te takie poznańskie rogale. Przyszedł, słuchajcie, widz, zaczepił mnie i powiedział: ej Nexus, bo ja chciałem coś ci dać, jakiś prezent. I wyciąga kurde z torby taki po prostu wór kurde rogalów, tych takich rogalików czy co tam, więc dostałem rogaliki, bardzo fajne, nawet zjadłem kawałek i nie umarłem, więc jakby to już jest jakby progres, no nie? Ale bardzo miło było pogadać z nim, ogólnie z wami, gdzieś tutaj żeśmy się mijali, no ale właśnie z Zipkisem później poszliśmy sobie gdzieś tam na miasto, bo nie mieli, bo tam była coś takiego, Twitch robił chyba jakąś tam, to się, w ogóle najlepsza nazwa ever, ale to się nazywa Twitch Mixer. I to absolutnie nie ma nic związanego z urządzeniem, jakim jest mikser, ani z nową platformą, jak tego, ten, gdzie Pepega i Kappa, przydałby się. Ale nie ma też z tą platformą do streamingu i tam po prostu były nowości. I jak sami dobrze wiecie, no ja nie zostałem zaproszony, naturalnie, ale miałem swojego agenta w postaci Moniczki, więc spokojnie. I ja po prostu powiedziałem: ej, dobra, Zipkiso, chodź, idziemy stary na piwko. Poszliśmy, żeśmy sobie na piwko i wylądowaliśmy na Majito, wypiliśmy sobie Majito, a później poszliśmy sobie na sushi, na randkę na sushi, więc wyobraźcie sobie ja i Zipkis i sobie siedzimy po prostu, wiecie, przy lampie świec, gdzieś tutaj, wiecie, taki stoliczek, świeczuszki, zjedliśmy sobie ten... Pyszne jedzonko, więc tak oto na PGA byłem na randce, więc było naprawdę mega fajnie, tak szczerze. I niedziela, na niedzielę, moi drodzy, oh my god, w ogóle aż muszę wam pokazać, czekajcie, aż normalnie wam pokażę, bo w niedzielę miałem dosyć dużo pracy, gdyż no tylko w niedzielę udało się załatwić coś dla mnie, akurat bardzo pozdrawiam Aorus, pozdrawiam was chłopaki, naprawdę zajebista robota. Miałem właśnie stoisko Aorus, ale jeszcze wcześniej prowadziłem PGA Cosplay Contest. Zostałem w tym roku raz jeszcze zaproszony przez moje mamy cosplayowe. Pozdrawiam Klaudia, pozdrawiam Szapi, pozdrawiam wszystkich kurczę, którzy tam brali udział. Jak piszecie sobie PGA Cosplay Contest i chcielibyście na przykład tak jakby wziąć sobie i tak trochę cringe'a po prostu wziąć PGA 2019, 2019 Cosplay Contest. Zaraz zobaczymy. O, jeżeli chcielibyście troszkę dawkę takiego cringe'u totalnego, to zaraz wam tutaj podrzucam na tego. Tutaj macie linka i tutaj jest cały właśnie nasz Cosplay Contest, który był prowadzony, przynajmniej powinien być. I patrzcie, to jestem ja! Zapraszamy na scenę. W każdym razie... Tu wnosili jakieś rzeczy, bo tu były takie różnego rodzaju, wiecie... Ojej, co tu się będzie działo? I możecie sobie obejrzeć cały cosplay contest, który prowadziłem.
I naprawdę powiem wam, było tak zarąbiście. Takie fajne cosplaye były, ale chciałem wam pokazać jedną osobę, która naprawdę, jakby można powiedzieć, że wielkiego wygranego, jeśli chodzi o ten cosplay contest. I naprawdę powiem szczerze, tak dobra robota zrobił koleś, że aż muszę wam to pokazać. Czekajcie, postaram się to znaleźć, bo to gdzieś tutaj było. Chodzi o cosplay, który był z gry Dark Souls. Bo naprawdę mega spoko. O jest, patrzcie, dobra. Chciałem wam pokazać tutaj, bo to jest mega dobre. Johnny Gwiazdą, jaki wystraszony. Souls rządzi się swoimi prawami. Albo nie żyjesz, albo nie żyjesz. Oscar of Astora Dark Souls. Jak było gorąco tam, powiem wam, strasznie gorąco było, powiem, zaraz wam powiem. Ale chciałem, żebyście zobaczyli ten. Tu była trochę cicha muzyka, ale patrzcie na to, koleś jest tak zajebisty. Nie wiem, czy tam mogę dać to jakoś głośniej. Znalazł jakiegoś chesta, patrzcie na to. I teraz chcę tego chesta otworzyć. Szkoda, że nie było słuchać tej muzyki. To jest muzyka z tego, z jak wytresować smoka, o ile dobrze wiem. Jest tak dobre. Złamał mu się, kurde, miecz. Koleś po prostu wziął i tak rozśmieszył wszystkich, że szok. Zobaczcie, otwiera chesta. You died. Po prostu mimik go zjadł, tak? Koleś dobry jest. Oscar of Astora, naprawdę tak dobry koleś zrobił cosplay. Mega charyzmatyczny. Jak sami widzicie, nie tylko cosplayer, ale... Ale kurde, to jest twórca poradników. Live. Dobry koleś, naprawdę mega szanuję. Cosplay Contest udał się w tym roku naprawdę niesamowicie. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie całość i przeżyć naprawdę niesamowitą dawkę cringe'a, to jak najbardziej was zapraszam, kurde, pod tamten link. Zresztą wam dałem, jak piszecie PGA 2019 Cosplay Contest, to jak najbardziej tam powinniście sobie znaleźć, więc... No i później mieliśmy jeszcze standardowo wystąpienie. Byłem po prostu na stoisku zaproszony od Aorusa, gdzie przeprowadziliśmy sobie konkurs muzyki, gdzie po prostu puszczałem muzykę z gier i wy odgadywaliście za nagrody, bo naprawdę mega spoko. Więc no i fajnie wyszło ostatecznie, ale niedziela mi po prostu tak totalnie zleciała, że szok. No i tego, no i tyle. No i tak to, moi drodzy, poszło. Bo było fajnie, generalnie. Nexo, skoro streamujesz na Facebooku, to znaczy, że na Jaroku cię nie będzie? Nie, dlatego, że Jarok będzie robił teraz integrację, gdzie będą właśnie te playery zrobione z Facebooka. I ten, o Jezu, czy ten Quel Serar kosztuje 11 golda? Holy shit, ktoś tu zrobił kondzio. O, ale ja pierdzielę, jakie niezłe. Będzie zrobiona integracja już niedługo, więc będzie można oglądać na Jaroku. Dodatkowo prawdopodobnie będzie również dostępny czat. Będzie dostępny nowy czat, z którego też prawdopodobnie będziemy korzystać, ale jeszcze zobaczymy. To jeszcze jest w fazie planowania. Jarok również dołączył do współpracy i powiem wam tak. Jeśli chodzi o Facebooka, nie zdradzając jakichś większych szczegółów, to listopad zapowiada się całkiem ciekawie i zresztą zobaczycie, listopad już niedługo, zobaczycie, co tam ciekawego będzie się działo, natomiast Facebook będzie, to o, tyle na razie powiem, więc Facebook Facebookiem. Natomiast troszkę się tutaj dzieje dookoła. Wiecie co, podejdę sobie na razie trochę. Chociaż wiecie co, zastanawiam się. Szczerze zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy ja chcę, kurde, pograć w World of Warcraft Classic, czy... Ej, czy na klasiku są jakieś eventy związane z Halloween? Coś w ogóle tutaj jest? Bo tak nie do końca mi się wydaje, że jest coś takiego. Ja bym szczerze spróbował może pójść pofarmić Mounta w tym roku? A może by się, kurde, trafiło? Wiecie co, może zróbmy tak.
A może trzeba będzie odkurzyć moje konto z tego? Jezu. Ja miałem tutaj, kurde, w klasyczkę pograć, a tu patrz. Wiecie co, czekajcie, zaraz zobaczymy, bo rzeczywiście ja zapomniałem, że już jest, kurde, ten. Battle for Azeroth. Battle for Azeroth. O mój Boże, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jezu, gdzie jest? Dobra, serwer full. To ciekawe, serwer full. Pewnie tam świeci pustkami, coś tak czuję. Spoko prowadziłeś cosplay contest, najlepszy był Ulumulu. Urszak być syn ducha. Ludzie mówią szaman. No więc Ulumulu było dobre, nawet mogłem podtrzymać Ulumulu. You have unlocked a new power. New power? Jakiś power nowy odblokowałem? Co to jest w ogóle? Tak to jest, jak wracasz, kurde, do gry w tego. Tutaj, dobra, czekaj, zaraz zobaczymy, czy jest dostępne. Jest, Headless Horseman. Oh my god, dobra, let's go, lecimy. Dobra, będę healerem, spoko. Ja też chcę mountu, ja też mam nadzieję, że kurde mountów się uda. Jak to jest w końcu normalna grafika? Czy ja wiem, grafika grafiką, ale... Ale, no wiecie, no grafika to nie wszystko. Grafika to nie wszystko. Ej, w ogóle dzisiaj wpadło 8,77... Tak, 8,75 dolarów z gwiazdek. Wrzuciliście dzisiaj 875 gwiazdek. Jesteście świrami. Ej, tak swoją drogą, jeżeli możecie, to... Poprosiłbym was o to, żebyście wrzucili lajka na tej transmisji. Mamy z 200 osób, a lajków i reakcji jest 31, więc trochę bieda. Więc jakbyście chcieli, to możecie, kurde, polajkować tego pościga. Jak to się mówi, czekajcie, was to nie boli, a dla mnie to dużo zmienia, dużo znaczy. Byłoby mi miło, jakby chociaż stówka była takich reakcji, byłoby super. Co można zdobyć? W zasadzie gier chyba raczej się nie zmienia, tak mi się przynajmniej wydaje. O kurde, ale koleś dostaje w pierdziel. O Jezu, jak się grało w tą grę? Oh my god! Dobra, YOLO, próbujemy. Dobra, ja to potankuję, wiecie? Koleś ma mały level, z tego co widzę. Dobra, wiecie co? Nawbijamy sobie tutaj ten. Okej, tutaj koleś jedzie. I teraz musimy tutaj tą głowę jak najszybciej nawalić. Ile można? Okej. Tutaj parę tych faz jest takich. Co się dzieje? Czy Facebook ma niską prowizję? Ja nie wiem, czy jest to jakaś w ogóle prowizja. Ja nie wiem, ja nie wiem, jak to działa. Szczerze. Ej, to jest dobre. Bądź healerem, natomiast bądź tak dobrym tankiem i DPS-em, że nie potrzebuj w ogóle tego. Nie potrzebuj w ogóle healingu. W sumie to jest spoko, ale będę musiał się przejść na większości moich postaci im. Nie, bo potem widać, że polekowałeś Nexosa i wstyd na osiedlu. O nie, najgorzej. Ale już jest 70 reakcji, więc dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Dziękuję za wspieranie transmisji mojego kanału. Pyk. Ale mówię z tym, z Facebookiem będzie trochę rzeczy, ale to będę tak powoli ten. O, super. Najgorzej. Halloween's Helm, dobra. No to co, logujemy i idziemy na kolejną postać. Ale Halloween? Ja powiem tak, w tym roku jak mi nie poleci Headless Horseman, to tak totalnie się zdenerwuję, że szok. Gear jest 395, więc jak nie ubraliście postaci na azjatarze, to może coś polecić. Miecz z Agi, Helmplate i ringi. A no właśnie, bo ringi lecą. Ale mi tutaj chyba nic nie... O, czekaj. O kur... O, ja nie klikłem tego luta tam takiego. Dobra, ale to chyba tam raczej ten loot jest nieważny. Dobra, próbujemy dalej. Próba numer 2. Będzie zabawnie. Spróbujemy najpierw może takimi postaciami, które mogą pójść jako tank czy coś w tym stylu. Wtedy powinniśmy dać sobie tej radę. Najgorzej jest, jak trafi się taka cała grupa takich totalnych pepek, które, wiecie, wchodzą na jakiegoś alta i kiłują się w jakiejkolwiek roli, tak samo jak ja tutaj. I mają jakiś niski level, też w ogóle nic się po prostu nie da zrobić. Ale mam hype na tego Warcrafta 3 Reforged. Widziałeś już modele postaci? Tak, bardzo śledzę te modele postaci. Chciałem zrobić jakiś film, tylko tak z drugiej strony tak sobie myślałem... Kurde, czego miałby ten film dotyczyć? Każdy sobie może zobaczyć te modele. Może jakąś reakcję na te moje modele, może jakieś takie porównanie bezpośrednie. Jak wyjdą wszystkie te modele, to postaram się coś takiego może zrobić. Ale na pewno będziemy grali jeszcze w Warcrafta 3 Reforged, jak wyjdzie. Chociaż myślę, czy by jakoś niedługo Warcrafta 3 ogólnie nie pograć na jakichś modach. Fajnie by było. Cześć Pawełek. Cześć. Cześć Flemson. Jak tam? Zabiliście tego Ragnarosa dzisiaj? O, tak śledziłem, jak tam. Biliście chyba tą radę ostatnią? A później tego, tego Lucifrona, tak? Nie Lucifron, ten drugi. No, więc tak to jest. Nie mogę pisać z konta fanpage'a, naprawdę? Nie, powinieneś móc normalnie, na czacie powinieneś móc wybrać sobie Flamey.
Moniczka to umie zrobić jakoś, tam to się tam klika. Na jakim serwie polecasz grać? Ostatnio zastanawiałem się, czy wrócić. Jeżeli chodzi o World of Warcraft zwykły, wiesz co, jeżeli chodzi o World of Warcraft zwykły, spróbuj wybrać sobie jak największy serwer. Myślę, że nie ma sensu brać się serwerów, które są takie ten, ale serwer Silvermoon naprawdę wydaje się być bardzo, bardzo rozsądnym serwerem, tak mi się wydaje. Jest naprawdę fajnym. Czy jadę na BlizzCon w tym roku? Tak jest. Maciej Domo, tak, Maciej Domo, tak jest. Major Domo. This is Major Dom, Major Domo to Ground Control. W tym roku jadę na BlizzCon, jadę też z moją dziewczyną Moniczką, więc będzie naprawdę mega, mega przyjemnie, myślę. O, ja mogę, widzisz, kurde. Działa, dzięki, działa. Proszę bardzo. Może słynna Dota w Warcraftcie. Wiecie, że nigdy nie grałem w Dotę w Warcraftcie 3? Nigdy, absolutnie nigdy. Ej, ja zapisałem się na wszystkie role, które mogłem? Chyba zapisałem się, Boże, 5 minut będę czekał. Brakuje healerów. Dzień dobry, cześć, dzień dobry, witam. Witamy wszystkich, cześć. Dota. Kazak, jak grasz Hordą, for the Horde. No to jest dosyć taki duży serwer hordowy, to prawda. Jak powiem szczerze, jak widzę Kazak, to mam takie shit. Ale jakbym był hordziakiem, to raczej miałbym takie, zajebiście. Bardzo fajny serwer, taki polecam. Ale Silvermoon jest całkiem rozsądny, jeżeli chcecie grać. Chociaż nie, no w Alliance też Alliance dostaje w pierdolu. Zresztą, nie, czy jest jakiś serwer, gdzie Alliance nie dostaje w pierdolu? No to już raczej taki trochę mem się zrobił, bym powiedział. No chyba, że są jakieś tam takie te serwery czy coś. Ale to musiał być naprawdę duży dysbalans. Chociaż to jest śmieszne, bo Silvermoon teoretycznie jest serwerem 90% Alliance, 10% Hordy. Ale jak sami dobrze wiecie, populacja serwerów absolutnie nie ma znaczenia, gdyż no tutaj ten World of Warcraft aktualnie jest tak mega mocno posfazowany. W ogóle mało osób chyba trochę tu jest, nie? Takie mam wrażenie, że trochę taka bieda, jeżeli chodzi o ludzi. No, ale... czekajcie, jeszcze zobaczymy tylko sobie ten dysbalans, jak wygląda dysbalans. Jeżeli wejdziemy sobie w talenty moje... 20%, oh shit, to tylko pokazuje, że dalej dysbalans się utrzymuje. No, ale serwery są po prostu tak mocno pofazowane, że to nie ma znaczenia, nie? Teoretycznie na Silvermoonie powinieneś mieć po prostu tak mało hordy i po prostu tak totalnie wszystkich jechać, że aż tak łatwo, natomiast no, horda jest tam dofazowywana i na nasze nieszczęście jest to horda dofazowywana z totalnie hordowego serwera, takiego mega, mega ogromnego, dużego serwera. To jest trochę śmiesznie. Trochę bardzo śmiesznie. Tarenmil. No, Tarenmila nie widziałem w ogóle. Musisz wybrać w opcjach, że zawsze jako twój fanpage, a nie jako osoba prywatna. Nie powiem ci dokładnie, gdzie to jest. To gdzieś tam obok okienka czatu, ile dobrze jest. Good day. Okej, dobra, to ja... Ja mam nadzieję, że tutaj wszyscy będą... Okej, dobra, YOLO, let's go. Mam nadzieję, że on mnie nie zabije, bo ja niby jestem jako tank, ale... Ja nigdy nie tankowałem. Oh my god! O Jezusie drogi, jak on bije! Ej, kto ma taki DPS? Holy shit, ten mage! Co ten koleś robi? Ja pierdzielę! Koleś robi niesamowity DPS! Oh my god! Co koleś ma za item level, ej? Był sobie DPS, powiem wam. Ja myślałem, że ten... Że ja coś tu będę tankował, ale tu widzę, że mamy DPS-a tanka. W sumie, w zasadzie, po co jest tank? No mówiliśmy, odpaliłem klasika. Kurde, powiem tak, owocnego levelowania w takim razie. Weź tego swojego hopa, żeby też z tobą pograł. Pograjcie sobie razem, naprawdę. Powiem wam, że taka przygoda we dwójkę, myślę, że byłaby fajną opcją. Czy mi się wydaje, że jest bardzo głośno jakoś? Gdzie jest ta głowa? Uwaga, będzie bouncik. Boom. Okej. Patrzmy, coś tu poleciało. Lootfield Pumpkin. Jej! Poleciała mi w zasadzie Magic Broom. Magic Broom jest zawsze spoko. Okej, coś tu poleciało? To nawet nie dla mnie. Ej, pojawił mi się, kurde... Horseman Ring. Ale to co, koleś dostał go od razu tak? Bez gadania? What? Ale całkiem spoko statystyki, kurde. Crit Haste? Fajne. Elegancko, let's go. Idziemy dalej. Taunt. Ja nie mam taunta! Mam taunta czy nie mam taunta? W zasadzie sam już nawet nie wiem, czy mam taunta czy nie. On nie chce. Co to za koleś? Ja myślę, że pora zrobić mu tego. Musisz jakby... Jak kobieta musisz mu tak ten... Wiesz, przekonać go tak kobiecy, tak na zasadzie... Zero obiadu! Dobra, Mavry Warlock. Spróbujmy może paladynem sobie przejść, o. O, kurde. Nexus
Chodź na hordzie, to ci pokażę. Ale w zasadzie mam postacie z hordy, więc jeżeli będziecie chcieli mnie boostnąć, to jak najbardziej zapraszam. Ej, a może jest ktoś, kto chciałby mi po prostu poboostować tę instancję w taki sposób, że po prostu będzie dawać mi tego. Będzie dawać jako healer. Po prostu cały czas ze mną chodzić jako healer. Ktoś jest chętny, żeby mi pomóc, kurde? Byłby fajnie. Mega spoko. Moi drodzy, zapraszam was raz jeszcze do tego, do dodawania, kurde, lajka pod tym postem. Musi być przynajmniej 100. Ja bym sam sobie dał lajka, ale nie mogę. Niestety. Najgorzej. Najgorzej. Okej, okay, let's go. Znowu jako healer. Nie grasz, nie jesz. To jest dobre. To jest dobre. Nexus, jutro rano jedziemy do... Jedziemy po parowar do sklepu. Czemu do mnie powiedziałaś Nexus? To jest ten dziwny moment, kiedy dziewczyna zwraca się do ciebie po niku. Jakoś tak ten... Benefit streamer. No właśnie, streamer with benefits. Bardzo chciałem przeprowadzić streamer with benefits. Dobra, może mój paladyn będzie, kurde, moim takim... Ja myślę, że jak już to by poleciało na moim hunterze. Mój hunter to jest taki totalny fart do mountów. No chyba, że na hordzie poleci. Ciekaw, czy horda lebrza. Taka horda lebrza by się przydała, jeżeli poleciał mi ten mount. Powiem tak, gdybym tego mounta zdobył, jeszcze tylko pieprzoną rakietę między nogi. I byłoby dobrze, i bym miał już wszystko, co bym chciał. Już mógłbym skończyć grać w WoWa. Wydaje mi się, Blizzard specjalnie chyba to jak mi robi. Myślę, że Blizzard specjalnie nie daje mi tego mounta. Tylko po to, żebym ja grał w ogóle w WoWa. Gwiazdki zostały stać nas na parowar. Tylko gwiazdek dostałem 9 dolarów ledwo. Ja nie wiem, czy za 9 dolarów można parowar kupić. Wydaje mi się, że chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Dodany. Jak dodany? Nie rozumiem. Ale stream z Nexusem z gotowaniem. A czy powiem szczerze, że chcę zrobić taki stream z gotowaniem? W ogóle dostaliśmy od Zypkisa bardzo fajną książkę. Chcecie pokazać wam? Czekajcie. Ja nie wiem, czy ją mam gdzieś tutaj przy sobie. Czekajcie, gdzie on jest? A gdzie jest ta głowa? Ej, coś się zbugowało. O Jezu, już myślałem. Dobra, zobaczmy. Salwy. Co? Co? Nie poleciało mi. Oh my god! Nie! To od którego levela leci ta epicka? O, zostałem oszukany absolutnie. Zostałem oszukany. Chyba od dopiero 110 to tak leci. A to od 110 dopiero. O nie, najgorzej. Jak farmienie konia? Super właśnie, farmie konia. Okej, moi drodzy. Powiem tak. To nie, bo to trzeba zrobić w taki, wiecie, taki kwitliwy sposób, jak na YouTubie i na Facebooku. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście, aby Nexus zrobił stream, używając swoich nowych garnuszków, stream z gotowania, z tej oto książki, z przepisami z World of Warcraft, to musicie zostawić lajka pod tą transmisją. I myślę, że zrobimy takie gotowanie. Dostałem ją od Zypkisa, więc chciałem tutaj, kurde, serduszko na czacie dla Zypkisa. I zrobimy normalnie, autentycznie gotowanie z tutaj tymi. O, czekajcie, patrzcie, Bambaryła mnie dodał. Bambaryła, Boże, ale ty jesteś, kurde, najlepszy. Najlepiej, elegancko. Gdzie mi tutaj boostował instancję. I patrzcie, tu macie normalnie całe przepisy z World of Warcraft. Mana strudle, jakiś chlebek, kurde, wszystko jest. I moi drodzy, będziemy robić gotowanie z World of Warcraft. Ciekawe, ile tu jest przepisów, zaraz zobaczymy. Ancient Pandaren Spices, Fel Egg and Ham, Mulgore Spice Bread. Ja się nie wiem, czy tu jest napisane, czy tu, ile tutaj dokładnie jest tego. Książka kucharska! Książka kucharska! Ej, patrzcie, tu jest normalnie art z tego. To jest pan Moroes z tego. Z... Wiecie, z jak to tam się to nazywa? Z Karazanu. Nawet... Fajna ta książeczka jest, ej.
książka kucharska, książka kucharska. Macie, o Jezu, macie nawet takie ciastka z Hordy Alliance. Pogchamp. Moi drodzy, ta książeczka będzie gotowane. Ja myślę, że będzie gotowane. Ale elegancko, no naprawdę to jest dużo, kurde, fajnych przepisów. Znaczy, prawdopodobnie są jakieś takie zwykłe potrawy, które są po prostu robione na wzór, no nie? Tych potraw z tego, z World of Warcraft. Ale to może być ciekawe, szczerze, jakbym miał upiec takiego chlebka, to myślę, że byłoby to całkiem fajne, no nie? Raz robiłem się kurczaka, nie wiem dokładnie, który przepis. Ale co, wyszedł w ogóle? Był dobry? Gorzej jakby się okazało, że kurde, byłoby to niedobre. Znaczy, to wszystko wygląda na takie skomplikowane. Więc jestem ciekaw, czy coś takiego miałoby, kurde, rację bytu. Ale spróbujemy wybrać sobie. Najwyżej zrobimy na Facebooku jakieś wybieranko. Wybieranko tej. Jakieś tam tej potrawy i ją będziemy gotować. Ewentualnie będziemy robić jedną potrawę z World of Warcraft na tydzień. Taki tydzień gotowania z Neksurkiem. To było spoko. W sumie, jak tak pomyślałem. Dam lajka z głównego i z 6 fanpage'y. To się nazywa, kurde, that's the spirit. O kurde, co ja zrobiłem? Boże, disengage to i tak działa. Boże, jakim ja jestem ciapą totalną. Dobra. Reduce the cooldown of your... Rapid fire. Boom. Boom. Jak to się, kurde, robiło to AoE tutaj na tej postaci? To jest dobry DPS? Jest jakiś tutaj DPS. No i tu bardziej zgotowanka. W sumie można by było. Tak, to nie jest aż tak trudne. Parę razy z niej robiłem, było fajne. Kurde, to będę musiał spróbować w takim razie. Dobra, zrobimy. Moi drodzy, jest 99 reakcji. Potrzebny jest jeszcze jeden like. Żeby... O kurde, patrzcie co mamy. Mamy do farmienia tutaj tego Bruma. Dobra, to czekaj, to Bambaryła. Ja się przejdę na inną postać. I pójdziemy jeszcze raz, co na to? W ogóle Bambaryła, który, jaki to jest twój główny nick? Czekaj, czy ja mam się tutaj na tym? Kurde, Bambaryła, powiem ci... Ej, w ogóle nikt z moich znajomych nie gra w World of Warcraft zwykły. Wow. Fordzie możesz ze mną iść, to Fordzie też jeszcze pójdziemy, ale to za chwilę. A czy ty posiadasz retailowego Loremastera? Tak jest, mam zrobionego. Bardzo dawno temu go zrobiłem. Czy farmie mounta? Tak jest, moi drodzy. Doroczne farmienie mounta. Najlepiej, a zarazem najgorzej przy okazji, tak pomyślę. Ale ta książka jest naprawdę, kurde, patrzcie, jaka ona jest gruba. No musiałem sobie na półeczkę. Ej, zaraz wam może pokażę, co kupiłem sobie na PGA, co wy na to. Bo parę rzeczy jeszcze kupiłem i kupiłem też jeszcze dla córeczki. Taki prezencik mały. I zaraz wam pokażę, znaczy jedną rzecz kupiłem, a drugie dostałem w sumie. Ty iść do trenera najlepiej Pandarena, to ci zrobi profesję. A, no taki, kurde, Pandaren, który by mnie nauczył, jak palić Teldrassil. Brzmi nice, brzmi świetnie. Siemanko Johnny, jak tam po PGA? Dopiero z pracy wróciłem. A Sebastian, wiesz co, no ja też dopiero co wróciłem, jakąś półtorej godziny temu wróciłem do domku. A na PGA było naprawdę super, zresztą teraz właśnie kroi się materiał, właśnie nagrywa się materiał. I myślę, że już tutaj zakończę tego. Dobra, dziękuję Bambaryła, że mi pomagasz, naprawdę, MVP Bambaryła. Ja normalnie serduszko ci dam w WoWie, o. Była nawet serduszka nie mogę robić. Dzięki Bambarył. No, ale to na kanał live sobie właśnie nagrywałem, pyk.